To wychodzi na to, że najpierw trzeba przeczytać sobotnią Ewangelię, a potem niedzielną Ewangelię. W sobotę do uczniów w czasie burzy w nocy przychodzi Jezus i mówi: nie bójcie się, bo ja jestem. A w niedzielę do przejętych apostołów zamkniętych w wieczerniku, już po zmartwychwstaniu, przychodzi Jezus i mówi: nie bójcie się, to ja jestem. Wygląda tak, jakby On ich przygotowywał. Ciągle ich przygotowywał do tego, co będzie. Przesuwał granice. Że tu burza, tutaj inne cuda, aż w końcu przychodzi i mówi: tak, umarłem, ale żyję. Granica jest przesunięta aż tak bardzo. No i Jezus daje się swoim apostołom poznać. Poznać. W jaki sposób? Pierwsze to, co mówią apostołowie, uczniowie po powrocie z Emaus, że poznali Go po łamaniu chleba. Po łamaniu chleba, po geście łamania chleba. Nie po samym chlebie, tylko po tym, co zrobił z chlebem. Po łamaniu chleba Jezus daje się poznać, wtedy otwierają się im oczy. Druga rzecz, przez którą Jezus pozwala się rozpoznać, to jest dotyk. Pozwala się im dotykać. Nie jest prosto odkryć swoje rany. Nie jest prosto pokazać swoje rany i je dotknąć, ale Jezus pozwala się dotknąć właśnie przez swoje rany. Ciągle to rozważamy. Jezus się przez to identyfikuje. I pozwala się poznać przez to, że z nimi je, spożywa. Oczywiście w ten sposób udowadnia, że nie jest duchem, ale też jest z nimi we wspólnocie stołu. Wiele razy to Jezus robił. No i pozwala im rozumieć Pismo. Czyli patrzeć na wszystko to jedno, a zrozumieć to drugie. I o tą łaskę trzeba się modlić.